W dzisiejszym specjalnym wydaniu Koneckiej Kroniki Tygodnia proponujemy krótką relację z konwencji wyborczej Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Końskich z udziałem eurodeputowanego Wojciecha Olejniczaka. W konwencji wyborczej SLD uczestniczyło niewiele ponad 40 osób, w większości dawnych i obecnych członków i działaczy lewicowych z terenu powiatu koneckiego. Na spotkaniu, w którym wzięli udział znani politycy SLD Wojciech Olejniczak i Andrzej Szejna oraz kandydaci do parlamentu Katarzyna Krupa, Urszula Wasińska i Sławomir Marczewski, zabrakło radnych miejskich i powiatowych, którzy uzyskali mandaty z list sojuszu. Będzie wyborów, ale jakoś mi się to nie udaje i zawsze jestem przy okazji wyborów. Ale to też dobrze, no bo to właśnie jak są wybory, to wyjeżdżamy, spotykamy się. Kampania wyborcza to czas, kiedy można podsumować te minione 4 lata. My się widzieliśmy oczywiście w krótszym czasie, ale te 4 lata kadencji parlamentu, ale to też przede wszystkim moment, kiedy trzeba porozmawiać o tym, co przed nas. Wybory to ważna sprawa, nikogo na tej sali nie chce i nie trzeba do tego przekonywać. Też rozumiem, że jak jesteśmy tutaj w takim gronie, większości was doskonale poznaje i znam, to nie jest też tak, żebyśmy się nawzajem tu przekonywali do naszej listy i do naszych kandydatów. Zna się Sławka i wiecie, że można na niego liczyć.